Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i w związku z tym, że World Cup zbliża się wielkimi krokami, a czym jest World Cup, już wam mówię dla nowych osób. World Cup jest to turniej ogólnoświatowy Fortnite'a o duże pieniądze i będzie on organizowany w Ameryce, a przed nami 10 tygodni kwalifikacji. I w związku z tym, że te kwalifikacje już się zaczynają niedługo, bo chyba 13, mamy dla was serię poradników. A z kim dzisiaj poradniki? Z Livestarem. I ta seria poradników będzie trwała przez 10 tygodni. Co tydzień będziecie mieli nowy odcinek i to są poradniki, których jeszcze nie znacie. Będą poradniki, które znacie, ale można je udoskonalić. Dlatego też warto je zobaczyć. Polecam zobaczyć u Livestara drugi odcinek, ponieważ dzisiaj nagraliśmy dwa. Dwa na raz są wrzucone. Dlatego wbijajcie do Livestara, link w opisie. Pamiętajcie o subie, łapce w górę, kodzie Paczol i napisaniu komentarza, czy wam się poda taka seria i te poradniki. Te porady, które są w tym odcinku. Dobra, ja już nie przedłużam, lecimy do poradników, do porad. Zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, w takim razie zacznijmy od pierwszego triku. Jest on związany oczywiście z łukiem, jak widzicie sami na tytule. Mamy sobie swojego turtla, powiedzmy na ileś tam kratek. Jesteśmy w tych ostatnich strefach i widzimy naszego przeciwnika, który sobie pikuje z tamtej strony, powiedzmy nawet. Patrzcie, zrobimy tak, edytujemy sobie tutaj trójkąt. Jesteśmy tak wychylili, on nas w ogóle nie widzi, a my mamy idealny strzał na niego, widzicie to? Idealny strzał na niego, on nas w ogóle nie widzi, totalnie. Jesteśmy za swoim daszkiem, możemy strzelać tylko przez metal w taki sposób, naszym łukiem. I to jest bardzo bezpieczne, ponieważ przeciwnik nie może nas zabić, nie może nas strzelić, chyba że ma RPGa oczywiście, ale to wtedy szybko sobie edytujemy ścianę. I mamy tylko podgląd na niego. Dobra, pokażę wam to teraz z drugiej perspektywy, jak to wygląda. Ja sobie pikuję na typa, który jest przede mną. A tam nic nie widzę, nie? Widać tylko kawałek łuku, jeżeli już w ogóle się przyjrzycie, ale w metalu to tego w ogóle nie widać. No i co, dostałem bombę. Poczekaj sekundę, wezmę sobie snajperkę. I teraz ze snajperką, zobaczcie, jak to wygląda. No dawaj. Nic nie widać, nic nie widać, po prostu trik fajny. Da się go wykorzystać, tylko to trzeba brać łuk, prawda? Na końcowe strefy. Dobra, teraz drugi trik. Zobaczcie, jak to się robi, żeby wejść łukiem do kratki przeciwnika. No i oczywiście go zabić, prawda? Weźmiemy sobie jeszcze do tego pompę na wszelki. I teraz tak, zobaczcie. Jak spamujecie przeciwnikowi w ścianę i tak dalej, on cały czas będzie zamieniał ściany, prawda? Więc jest ciężko tam wejść. Naprawdę, jeżeli macie ogarniętego przeciwnika, to teraz to zrobić, jeżeli mamy łuk. Kiedyś był taki trik z RPG-iem, że strzelaliście sobie tutaj w bok, nie dostawaliście do major i wchodziliście tylko do kratki. Ale teraz możemy to zrobić z łukiem. I teraz tak, uderzamy sobie raz w podłogę, czyli tutaj na rogu musimy uderzyć sobie kill-offem. Raz w daszek, on nie ma jak tego zamienić albo jak naprawić, nie zdąży tego zrobić. Bierzemy łuk i strzelamy w bok. Najlepiej w kratkę tutaj, o, w sensie w kant tutaj podłogi. Wchodzimy do kratki, zabijamy typa. On nie wie, co się dzieje w ogóle, prawda? Bo widzieliście, Livestar zdążył postawić daszek. A znając Livestara, to by mnie już dawno zabił. No ale no, skoro mam takiego trika, to co mi zrobi, prawda? Co mi zrobi? No nic. No i okej, teraz sytuacja, jak nasz przeciwnik przejął HG. Widzicie, Livestara u góry ma HG. A chcę uciec, mam jednego launchpada, ale też nie chcę zrobić tego, żeby on poleciał za mną, ponieważ mam mało HP, no i doleci do mnie, prawda? W takim razie możemy zrobić tak, że wyjdziemy sobie tym launchpadem w taki sposób, że zabudujemy sobie tak, żeby on nas nie widział, że będziemy stać launchpada. Stawiamy go tutaj, edytujemy to, skaczemy, puszczamy edita i zobaczcie sytuację. Nasz przeciwnik próbuje zejść na launchpada, żeby nas gonić i co? Nie ma launchpada. Nie ma launchpada. Jest to fajny trik, ale trzeba chwilę poćwiczyć, żeby to zrobić bardzo płynnie, ponieważ widzicie, ja teraz zrobimy tutaj powoli. Stawiamy launchpada, edytujemy. Launchpad się rozwala. Musimy wskoczyć i dopiero zedytować, prawda? Musimy podskoczyć i dopiero zedytować. Edit możemy trzymać. Stawiamy launchpada, trzymamy edit, skaczemy, puszczamy edit i co? Launchpad się rozwala, przeciwnik nie wie, co zrobić. Przeciwnik nie wie, co zrobić. Albo może nas laserować, ale wtedy uciekniemy już bardzo, bardzo daleko. Ma szansę nas zabić oczywiście, no bo w locie też łatwo trafić przeciwnika. Jeżeli nasz oponent jest bardzo dobry, no to nas trafi. No ale zazwyczaj tak uciekniemy. To jest tak zwany jednorazowy launchpad. Mam nadzieję, że ten trik wam się też przyda. Ej, często jest taka sytuacja, że teraz używamy tych kulek, prawda? Kulki są bardzo, bardzo mocne, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, nie otrzymywanie damage'ów, możemy nawet do ostatniej strefy latać sobie w kulce. No ale często robimy tak, że budujemy sobie turtla, nawet podwójnego, zostawiamy sobie w środku kulkę i analizujemy grę przeciwnika, prawda? Często jest tak, że nawet prosi tak robią, prawda? Livestar też tak robić, prawda? Że często na kulkach. I teraz tak, co jest, jeżeli przeciwnik nas zauważy i zacznie nam rzucać śmierdziele, to co mamy zrobić, żeby nie dostać kulki, prawda? Dawaj, śmierdziele. Patrzcie, dostajemy damage. Byśmy zrobili tak, wychodzimy, budujemy się dalej, dostajemy kolejne śmierdziele, ale kulka nam już zostaje.
tym czasie przeciwnik może nam przejąć kulkę. A tego nie chcemy, prawda? To co zrobić, żeby nie zginąć? Po prostu wejść do kulki. Jeżeli jesteśmy w kulce, nie dostajemy damage od śmierdzieli. I teraz możemy sobie spokojnie odjechać. Albo nawet możemy udawać, że nas tu nie ma, prawda? Bo jesteśmy zbudowani na przykład z metalu, on nas nie widzi. Możemy udawać, że nas nie ma, ponieważ nie dostajemy damage'u. Możemy sobie zedytować, odjechać kulką. I co, cieszyć się dalszą rozgrywką, bo nas nikt nie może zabić, prawda? Kolejna sprawa jest taka, że warto brać nowy pistolet. Już wam mówię dlaczego. Po pierwsze, on służy do anulowania true damage'a, jeżeli spadniemy sobie z wysokości, ponieważ możemy się odbić. Druga sprawa, możemy grać na tym tak zwaną double pompę, ponieważ sobie używamy pompę pistoletu. Trzecia sprawa, nasz przeciwnik na HG może zostać po prostu wypchnięty albo zabity, ponieważ pistolet bije bardzo duży damage. W głowę 180, na blisko w ciało 90 chyba prawdopodobnie, tak? 90 około? Tak, 90. Jeżeli nasz przeciwnik nie wie, że mamy ten pistolet, a próbuje nam zedytować tutaj ściankę, próbuje nam tutaj wejść, wystarczy zedytować, trafić w niego i go po prostu wypchnąć. I teraz mamy, ja nie wiem, zanim on się zbuduje do góry, mamy 16 godzin na to, żeby wymyśleć sobie jakąś strategię. Druga sprawa, chcemy uciec, spadamy, używamy po prostu pistoletu, jesteśmy żywi. Nie dostajemy true damage'a, ponieważ pistolet nas odbija. Kolejną sprawą jest to, jeżeli, wiecie, no pistolet odrzuca cały czas, to może być czasami uporczliwe, kłopotliwe, dlatego jeżeli chcemy, żeby nas nie odrzucił, wystarczy kucnąć. I normalnie strzelamy. I zabijamy swojego oponenta. Łatwo, łatwo, z Lightstarem to zawsze łatwo, wiecie jak to jest. Kolejna sytuacja, pistolet nasz rozwala bardzo dobrze budowlę, jeżeli tutaj mamy turtla zabudowanego, uderzamy go raz z kill-offa, raz z pistoletu i mamy rozwalone. Jeżeli chcemy oczywiście podmienić, no to uderzamy raz... metal postawiłem, uderzamy sobie raz z kill-offa, kucamy raz z pistoletu, stawiamy schody, podmieniamy ściankę, wszystko możemy zrobić, zabić przeciwnika tutaj na easy, na łatwo. No i git. No i git. Jeszcze i git w głowę. Nie miał to robić. Okej, mam nadzieję, że wam się podobało. Znaleźliśmy takie porady nowe, niektóre nawet wymyśliliśmy, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Przyda wam się to w ostatnich strefach na World Cupie, no bo wiecie, do ostatnich stref no to latamy kulkami albo w ogóle nie spotykamy przeciwników. Dlatego pamiętajcie, zostawić suba, łapkę w górę, dzwoneczek i poczekajcie jeszcze chwilę, bo będą jeszcze akcje z odcinka Lifestara, żeby wam trochę zachęcić do tego, żeby wejść na jego kanał, zobaczyć jego odcinek. No i co? Widzimy się w następnym odcinku za tydzień z tych porad, a w tygodniu będą inne, prawda, odcinki. Więc do zobaczenia, ja się z wami żegnam, pamiętajcie o kodzie Patchold w sklepie. Cześć! Mam 6-9 HP. Aha, seks! Jebanko. Nasz przeciwnik może się na was zedytować.